Konsekwencje zmian w ustawie emerytalnej służb mundurowych były tematem konferencji prasowej, którą zorganizowali dziś w Suwałkach działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Chodzi o to, że od 1 października weszła w życie tak zwana ustawa dezubekizacyjna. Na mocy tego rozporządzenia emerytowani pracownicy służb specjalnych i policji, którzy pracowali w organach bezpieczeństwa PRL, mają obniżone emerytury. Konsekwencje tych zmian przedstawili podczas konferencji prasowej Henryk Budzyński, pułkownik w stanie spoczynku, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Andrzej Rozenek, polityk SLD. Jest to niesprawiedliwa zemsta po latach i stosowanie odpowiedzialności zbiorowej, mówił w rozmowie z Radiem 5 Rozenek. Państwo dzisiaj kradnie im emerytury i to kradnie w bardzo poważnej wysokości, dlatego że ci dotknięci tą ustawą będą mieli w tej chwili w większości emerytury w wysokości 854 zł, a ci, którzy będą mieli najwyższe możliwe, to raptem 1716, ale to są tak zwane emerytury generalskie, bo to dotyczy tylko tych, którzy mają bardzo długą wysługę po 90 roku. Jest to wyjątkowa niesprawiedliwość, jest to zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej. No i jest to jakaś zemsta po latach, bo przecież mamy 2017 rok. Od tamtych czasów minęło bardzo dużo czasu. Wszystkie te krzywdy, które ewentualnie się wydarzyły, tak naprawdę mogły być już dawno osądzone, a jeżeli jeszcze coś zostało nieosądzone, to proszę bardzo, ale proszę wskazać konkretnych ludzi, a nie całą grupę 55 tysięcy osób. Jak zaznaczył pułkownik Budzyński, wprowadzenie tej ustawy jest oznaką słabości naszego państwa. Ja, powiedzmy, jako członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, jako żołnierz w stanie spoczynku, powiedzmy sobie, ja się nie godzę na to. Dlatego, że uważam, że każdego przestępcę, każdego złoczyńcę należy ukarać. Ja nie będę nigdy bronił żołnierza w mundurze, który popełnił przestępstwo, ale żołnierza, który pełnił służbę przez ileś tam lat dla ojczyzny, niejednokrotnie poświęcając na to własne życie, zdrowie i życie rodzinne, nie wolno za to karać. Trzeba sobie również zdać sprawę, że jest to stosowanie odpowiedzialności zbiorowej w stosunku do tych, którzy pełnili służbę. Bez wyjaśnienia im czy udowodnienia im, jakie czyny zbrodnicze czy przestępcze popełnili. To świadczy o słabości naszego państwa.